Dojademy z tym koksem! Chłopiecki tarom byłby dla mnie parą. Chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiecki tarom byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosi choćby dziś. Nazywam się Karin Stanek i przyjechałam z Bytomia. Mam 17 lat i ja jeszcze nigdy nie śpiewałam na tak dużej scenie. Takie imię twe ciągle dręczy mnie. Oh, Jimmy, 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 Jimmy Joe. Ciągle o nim śnię. Pomysł na spektakl, na monodram muzyczny Karin Stanek zrodził się w momencie, w którym przeczytałyśmy z reżyserką tego spektaklu i scenarzystką Aliną Moś-Kerger o tym, że Karin Stanek nie żyje. Ja jako górnoślązaczka zakochana w Śląsku chciałam podkreślić jej pochodzenie i konsekwencje, które to pochodzenie niosło, bo odcisnęło na niej pewne piętno. Słychać było akcent śląski, kiedy śpiewała, słychać było takie naleciałości gwarowe. Mnie się to teraz wydaje urocze, ale wtedy wiem, że strasznie otępiono. Ona bardzo pracowała nad swoją dykcją. Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? Ja na motor sobie hopla i szosą pchnę. Karin Stanek bardzo nas zainspirowała. Jej warkocze i ta niebywała energia. To, w jaki sposób ujmowała widzów, to, jak zachowywała się na scenie, jest absolutnie niebywałe. Na tamte czasy to był hit. To nie była diwa. To nie była wokalistka o wielu oktawach, ale to była petarda sceniczna. I ludzie ją kochali nie za to, że ona potrafi pięknie zaśpiewać gamę, ale za to, że ona potrafi porwać ich serca. Karin Stanek to była dziewczyna dynamic, niebywała ekspresja, nie usiedziała w miejscu nigdy, pełna pomysłów, przede wszystkim bardzo pracowita, dowcipna, kumpel, po prostu kumpel, chłopak o urodzie dziewczyny. Na scenie była sobą, to była eksplozja, jak oglądałem to parę lat później, mówię, ja się wcale nie dziwię, że ta dziewczyna zrobiła taki sukces, no bo to było genialne. Karin Stanek to jest cały worek emocji i zawsze chciałam przedstawić ją jako osobę charyzmatyczną i energiczną, czyli taką, jak wszyscy widzieli, ale chciałam też pokazać widzom, jaka ona była poza sceną. Może dlatego właśnie ten monodram i postać Karin Stanek tak bardzo wzrusza widzów. Warkocze! Moje, kiedy śpiewam, w rytm twista się gną. Piosence każdej pomagają mi. Warkocze moje, jak widzicie, potrzebne mi są. Co mnie obchodzi, że z nich każdy drwi. Muzyka jest dużą wartością tego spektaklu. Piosenki Karin Stanek odżyły na nowo. Zaadoptowaliśmy je na trio. Staraliśmy się zachować ducha Big Beatu, tak żeby Karin była z nas dumna. Praca na stronę muzyczną spektaklu nie była zbyt łatwa, gdyż jest to muzyka troszkę innego pokolenia, bardziej moich rodziców. Staraliśmy przywołać tamten dawny big beatowy styl. Zaprosiłyśmy Czerwono-Czarnych po to, żeby po prostu zobaczyli spektakl i żeby powiedzieli nam, na ile jest prawdziwy, no bo oni wiedzą to najlepiej. Natomiast no, zachwyt nad Agnieszką nie był dla mnie zaskoczeniem, bo ja się tego spodziewałam. Jeśli sami Czerwono-Czarni uznali, że jest godną następczynią Karin, no to tylko doskonale świadczy o naszym spektaklu. Agnieszka robi to bardzo inteligentnie i ma się wrażenie, że nagle Karin ożyła. Nie kopiując jej stylu wykonawczego, wykonując natomiast jej repertuar, staje się faktycznie przedłużeniem legendy o Karin. Czas dla nas cofa się co najmniej o 40-50 lat. Nawet nie zauważamy, ile to już lat upłynęło od czasu, kiedy rozpoczynaliśmy karierę i kiedy Karin Stanek wysłała telegram do impresaria i napisała z właściwym sobie humorem: proszę przygotować hotel dla mnie i dla mojego talentu. A wy mnie w ogóle pamiętacie? No, bo jak nie, to wracam nazad do domu. No to jadymy! Je!
Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę. Gdzie szosy biała nić, tam śmiało, bracie, wyjdź i nie martw się, co będzie potem. Jestem najwierniejszym fanem Karin Stanek od samego początku. Kiedy Karin Stanek zaczęła śpiewać, ja miałem 9 lat. Zakochałem się w tej wspaniałej dziewczynie, żywej jak iskra. No i śledziłem jej poczynania. Na spektaklu jestem po raz 11. Końcówka spektaklu jest dużo o mnie. Ja tam płaczę. Chciałabym, żeby ludzie zapamiętali to, w jaki sposób ona prezentowała muzykę, w jaki sposób ona czuła muzykę, muzykę big beatową. Chciałabym, żeby ludzie zapamiętali jej warkocze, białą bluzkę, czarne spodnie i gitarę. I tę energię, która jest naprawdę wyjątkowa. Chciałabym, żeby ludzie zapamiętali, że Karin Stanek to była śląsko-dziołcha. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i na swoje to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on nie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chłopca z gitarą chcę.